spotkamy się w tym pięknym miejscu w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania KB w Roskoszy, którego dyrektorem oczywiście jest pan Karol Zudewicz. Spotykamy się dzisiaj po raz kolejny z kolejnych rocznic. Mianowicie 102. rocznica bitwy obronnej 34. Pułku Piechoty Zapasowego stacjonującego w Białej Podlaskiej, który dnia 3 sierpnia 1920 roku powstrzymał nawałę bolszewicką. Znamy to z historii. Z okazji 111. rocznicy powstania Polskich Wojsk Strzeleckich oraz z okazji 78. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia. Pamiętamy o tym wszystkim. Organizatorami dzisiejszej uroczystości jest Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, 23. Bialski Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, Batalion Polskich Wojsk Strzeleckich imienia księdza generała Stanisława Brzuski oraz Nadleśnictwo Biała Podlaska. Czerpać z historii naszych ojców, wyczuwamy pewne zagrożenia, które w Europie Zachodniej politycy nie widzą lub nie chcą widzieć. Dlatego tak ważnym jest docenianie wysiłku pasjonatów, patriotów, którzy swoim zaangażowaniem zarażają innych, w szczególności młodzież. Jeszcze raz pragniemy podziękować za zaproszenie i życzymy odniosłych uroczystości. Podpisał senator Grzegorz Bielecki i poseł Dariusz Stefan. Powstania Polskich Wojsk Strzeleckich do nas przybył także dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, ale z przyczyn służbowych wczoraj kontaktował się, że no nie może. Natomiast skierował do nas pismo. Także, szanowni Państwo, do organizatorów, organizatorzy i uczestnicy uroczystości w Roskoszy. Szanowni Państwo, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za zaproszenie na obchody 111. rocznicy powstania Polskich Drużyn Strzeleckich oraz 102. rocznicy bitwy 34. Pułku Piechoty w wojnie z bolszewikami 1920 roku na linii rzeki Lukówki. Składam wyrazy uznania i najserdeczniejsze gratulacje dla wszystkich organizatorów tej pięknej uroczystości. Thank you.